cyklu Młodzi Zdolni Rekordziści. Tym razem gracze z rocznika 2003, Jan Ciućka i Filip Gawlak. Obaj, którzy już posmakowali gry w seniorach, ale na razie w niewielkim stopniu. Tak, miałem okazję już zagrać z futsalowcami na boisku. Bardzo dobrze wspominam ten mecz. Zdobyłem 2 bramki i zaliczyłem asystę. A same treningi? Treningi, tak. Byłem już na kilku i przyznam, że jest dużo ciężej i cieszę się, bo mogę się lepiej rozwijać. Natomiast Filip Gawlak to rdzenny rekordzista, a to przekłada się na ile lat przy startowej 13? Już tutaj w październiku już będzie 8 lat. Już właśnie tutaj mój pierwszy trening to był, pamiętam, październik 2012 roku. Przyszedłem tutaj na trening do chyba wtedy jeszcze do pana Jana Pichety, jak już tutaj prowadził grupy nasze szkoleniowe. Ilu was zostało zawodników z rocznika 2003, którzy rozpoczynali mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ty zaczynałeś? Pomyślę tutaj, no jest to, będą chyba 4 osoby. Tutaj właśnie już kiedyś nadszedł czas gimnazjum, to w naszej drużynie były bardzo duże zmiany i wielu chłopaków odeszło, kilku zostało i jeszcze tutaj przez ten czas gimnazjum jeszcze taka reszta ta się już wykruszyła i tak zostaliśmy praktycznie z tych moich początków, z tych takich lat dziecinnych, to zostały 4 osoby chyba. Jasiu, ty natomiast trochę okrężną drogą trafiłeś do Cygańskiego Lasu, prawda? Tak, do rekordu trafiłem w 2 gimnazjum. Przyszedłem ze Stadionu Śląskiego, a wcześniej grałem w Akademii Młodych Talentów w Żywcu. A jakie nadzieje wiążecie z tym, że już zaliczyliście swoje epizody trenując pod okiem trenera Dariusza Mruska czy Szymona Niemczyka? No przede wszystkim chcielibyśmy na pewno zadebiutować w seniorskiej piłce. Ty ten debiut, Filip, masz już za sobą, ale na szczeblu klasy okręgowej. Tak, mój pierwszy mecz, pamiętam, w okręgówce to był, nie pamiętam, ale wiem, że później, kilka dni później zagrałem mecz też z BK SM Stal, takie małe derby Bielska. I jeszcze tutaj w tym sezonie 2019-20 zagrałem jeszcze jeden mecz, bodajże w listopadzie, z Ogrodnikiem Tychy. Okej, panowie, głowy już na wakacjach, ale jeszcze wspomnienie tego minionego już roku szkolnego. A wyjątkowy to był rok szkolny, prawda? To był bardzo dobry czas. Dużo nauczyliśmy się w szkole. Bardzo dobrze nauczyciele nas przygotowywali do różnych sprawdzianów. Aż tu nagle przyszła pandemia i nauka tylko w systemie zdalnym. Tak. Jest to troszeczkę gorsza metoda, ale lubię ją. Filip, liceum, wyobrażenia, rzeczywistość. Liceum to mimo wszystko był taki, no, można powiedzieć, że większy stres z tego względu, że już wie, że jest ta świadomość, że się zbliża ten taki, no, najważniejszy egzamin nasz maturalny, który już jest za 2 lata. Tutaj też każdy tutaj też ma później perspektywę, że co jakby się z piłką nie udało, co będziemy robić, ale teraz żyjemy też w tym, że chcemy zagrać kiedyś w piłkę. No, ale tu są te warunki, żeby w tym naszym klubie, żeby w tę piłkę grać i żeby się rozwijać.